Hej, Blumek! No, Siemkalu, co tam u ciebie? Wiesz, co dzisiaj będziemy robić? Nie mam pojęcia, co będziemy robić? Budować super tunele. Wow, bardzo lubię tunele i jestem w to dobry, więc na pewno cię rozwalę w tunelach. No dobra, no to chyba nie ma co tracić czasu. Ja wybieram różową stronę. A może ja chcę różową? Nie, no nie, żartuję. Blumek. Żartuję, mój kolor ulubiony to jest niebieski, więc ja idę na niebieską stronę. Ale widzowie, pamiętajcie, aby zostawić teraz suba i łapkę w górę, bo inaczej będę smutny. Właśnie, nie może Blumek być smutny. Właśnie, właśnie, więc dobra, ja lecę budować mój tunel. No to powodzenia, masz 10 minut. Okej, okej. Dobra, patrzcie, jakie śliczne wejście, możemy budować dalej. Myślę, że na początku możemy zrobić dla Blumka labirynt. To będzie chyba takie łatwe wyzwanie i na pewno mu się spodoba. Myślę, że on lubi labirynty. Dobra, myślę, że taki labirynt wystarczy, żeby tu się nie zgubił, nie siedział tu cały odcinek. Dobra, to chyba wystarczy. Tutaj będzie miał dwie drogi, żeby iść, ale tylko jedna będzie dobra. Dobra, i to będzie dobra droga, żeby Blumek mógł tu przejść. Gdzie? Myślę, że pójdzie w drugą stronę, ale zobaczymy. Dobra, tu mu zagrodzę drogę, ale za to będzie mógł przejść tędy. No i też oczywiście tutaj nic nie będzie. Dobra, żeby nie było tak łatwo, jednak zmieniam drogę i zrobimy tutaj tędy przejść. Czyli tędy Blumek będzie mógł przejść, czyli jest jak przejść. Dobra, dajemy tu na końcu drzwi i budujemy coś dalej. Dobra, dalej będziemy budować z diamentów, bo diamenty to przecież oznaka, że moje budowle na pewno będą lepsze niż Blumka, ale może on też buduje z diamentów, co wątpię. Dobra, tutaj zrobimy parkour dla Blumka. Ciekawe, czy on w ogóle przez to przejdzie. Ciekawe, czy ja w ogóle przez to przejdę. Zaraz zobaczymy. Tak, żeby nam tu nie uciekł. Wyleję tutaj zaraz lawę. Dobra, i wylewamy lawę. Może zrobię taki połączony parkour, że kawałek będzie musiał na przykład przepłynąć łódką, a kawałek na przykład skoczyć. Myślę, że to będzie fajne. Dobra, więc może już na samym początku zrobimy mu przejazd łódką. Tutaj ją postawię jakąś w ładnym kolorze. W ładnym kolorze, czyli oczywiście różowa. Dobra. I stąd Blumek będzie mógł sobie płynąć. Zrobimy tutaj jakąś krętą drogę, żeby nie było tak łatwo. Muszę pouzupełniać tą lawę. Dobra, stąd Blumek będzie musiał już przeskoczyć. Robimy takie coś. I myślę, że to chyba wystarczy. Tutaj będą na niego czekały drzwi, aby wyjść z tego. Wow, to wygląda strasznie. Nie wiem, czy ja nawet to przejdę, ale nie będę próbować. W razie czego powiem, że Blumek jest po prostu noobem. Dobra, teraz sprawdzimy, czy Blumek ma dobry refleks. Położymy płytki naciskowe. Dobra, to chyba wystarczy. To i tak będzie bardzo dużo. Ciekawe, czy mu się to uda. Dobra, mam już płytki naciskowe. Zaczniemy odtąd, czyli najpierw Blumek będzie musiał skoczyć. Nawet... Jejku, nawet ja nie mogę tego zrobić. Co jest? Co? Dobra, czyli da się to jednak przeskoczyć, ale jest ciężko. Damy mu dwie możliwości wyboru. Iść tutaj, na prawo, albo tutaj na lewo. Ja na przykład wybieram lewo i idziemy. I okej, myślę, że to jest dość trudne, ale Blumek na pewno sobie poradzi, bo wiem, że on gra w takie rzeczy czasem. No i drzwi. Dobra. Mój ulubiony kolor to różowy, a Blumka niebieski, więc zrobimy takie proste pytanie. Zadamy mu pytanie, jaki kolor woli i będzie mógł wybrać swoje drzwi, czyli jego ulubiony kolor niebieski i moje, czyli różowe. I jeżeli wybierze źle, czyli oczywiście niebieski, spadnie do lawy. Dobra, zbuduję to szybko. Tak, żeby nie było widać, co tutaj jest za tymi drzwiami. I tu Blumek będzie mógł przejść, a tu niestety będzie czekać na niego lawa. No więc Blumek, niestety będziesz musiał wybrać mój ulubiony kolor. A tutaj będzie miał przejście dalej do następnego zadania. Zrobimy teraz dla Blumka taki mały test, czy on w ogóle wie, co się w szkole dzieje, czy on rozumie, co się w szkole dzieje i zadamy mu parę matematycznych pytań. Pierwsza to może taka łatwa, czyli 2 plus 2. Ile to się równa? Myślę, że Blumek na pewno będzie wiedział na to odpowiedź. A druga? Może coś trudniejszego, może jakieś dzielenie. Może 10... podzielić na... Dobra, i najtrudniejsze pytanie, czyli 2 plus 2 razy 2.
Ciekawe, czy Blumek będzie znał na to odpowiedź. Wy widzowie oczywiście też możecie napisać w komentarzu. Dobra, i mam pomysł. Teraz zrobimy dla Blumka takie zamknięte pomieszczenie i aby się stąd wydostać, będzie musiał kliknąć odpowiedni przycisk. Dobra, tutaj postawimy drzwi. No i znajdę teraz jakieś fajne przyciski. Jeden różowy, czyli to będzie dobry przycisk, a reszta niebieska. Dobra, i patrzcie widzowie, jak fajnie to teraz wygląda. Tylko ten różowy przycisk otwiera drzwi, a reszta niebieskich przycisków nic nie robią. I myślę, że Blumek na pewno nie zobaczy w ogóle, że to jest różowy. No zobaczymy. Dobra, na samym końcu może damy tu jakąś tabliczkę, oczywiście w jego kolorze, że udało mu się, i postawimy tu jeszcze kilka diamentów dla niego. No i napiszemy brawo. Dobra, napisałam brawo Blumek, więc jeżeli to przejdzie, jeżeli mu się uda, na końcu będzie czekać na niego taka miła niespodzianka. Idziemy do Blumka, bo czas już się skończył. I jak, Blumek, skończyłeś już? Tak, skończyłem. Możemy iść do mnie. No to dobra. Blumek, czego to jest takie brzydkie? Jak brzydkie? Dirt to jest ulubiony mój blok. Dobra, w takim razie wchodź, zapraszam. I jest on naprawdę trudny, ten tunel, więc ja nie wiem, czy ci się go uda przejść, ale zaczynaj, zaczynaj, lub w takim razie. Dobra. Ej! Jej, jak udało mi się! Zrobiłaś? Myślałam, że ty to będziesz robić cały dzień, a tobie tak szybko się to udało. Nie, dobra. To jest przecież parkour dla noobów, Blumek. Nie, ale tutaj na pewno nie przejdziesz tego. Na pewno nie będziesz wiedziała, co tu trzeba zrobić. No, zobaczymy. O! Blumek! No co? No właśnie, o nie! Miałaś tu przejechać... O nie, prawie poszłam w stronę. Blumek, ty to jesteś. Tutaj trzeba znaleźć odpowiedni przycisk. Na pewno nie będziesz wiedziała, który przycisk tu robi. Ile ich tu jest? Ale dam ci podpowiedź, że jeden jest jakiś inny. Jeden jest inny i on może coś tu robić. Musisz się dobrze rozejrzeć. Nie widzę. O, ten! No, kurde. Labirynt, co? Teraz czekaj, bo to jest mega trudny labirynt, więc no musisz go przejść. No zobaczymy, jak ci pójdzie. No dobra. Nie, no to jest niemożliwe. Blumek! Jakim cudem za pierwszym razem ci się udało od razu trafić w dobre ten? To jest przecież na pewno oszukujesz, może jakieś X-ray albo inne haksy. Nie, Blumek, ja po prostu tak czułam, że na pewno ta droga jest prosta. No na pewno. Zobaczymy, czy tutaj będzie takie proste. Ja ci nic nie mówię, tylko zostawiam cię z tym, co tu masz. No zobaczymy, co zrobisz. No dobra, mam do wybrania takie drzwi i takie drzwi. Myślę, że wybiorę te, bo te są ładniejsze i ta obramówka jest ładniejsza w moim ulubionym kolorze. Ja ci klikam, no właśnie. Nie! Blumek, nie, wypuść mnie! Szartowałam! No dobra, wypuszczam. Wybieram jednak tu. Nie chcę tu iść, tu na pewno są pająki, wypuść mnie! Nie, no nie ma, chodź tu w tej chwili, musisz to przejść, to jest mega ciężkie. Dobra, ja ci nie podpowiadam, jak to zrobić. Dobra. Dobra, czekaj, teraz czekaj, nie otwieraj. I popatrz, widzisz, co tam pisze na tej tabliczce, czy nie? Gratulacje, jej! No, i tutaj czeka na ciebie nagroda, więc otwórz tą klapkę i przyjdź sobie tu po prostu. Nie ma tu nic podejrzanego? Podejrzanego nie ma, chodź. Na pewno? Na pewno. Nie, Blumek! Ej, no co ty, o nie! Blumek, jak mogłeś? Ule, wysadziło! Dobra, to tyle, to ja już skończyłem. Teraz chodźmy może do ciebie zobaczyć. No dobra, chodź. Patrz, jaki mój jest ładny, wow. Nieco co twój. No ale to chodź. Pierwszy raz widzę w ogóle taki blok. No dobra, co to jest za pierwszy? Czy to jest labirynt, czy co to tak, jest? Tak, powodzenia. Ej, ja tu nie mogę chodzić przez te kryształy głupie. To jest nie, takie utrudnienie. O nie, gdzie ja się zgubiłem? O nie. O, jest, udało się. Jej, brawo, Blumek. Głupie kryształy, o nie. Jakim cudem ja mam to przejść? Czy mogę to po prostu sobie nie, tak opryć? Nie, musisz wziąć łódkę i jechać tą łódką. Powodzenia, Blumek, bo to jest bardzo ciężkie. Czemu ta łódka ma taki brzydki? O, zapaliłem się, czemu to szybko, łódka ma taki... O nie, Blumek. O
O nie, spaliłem się. Dobra, jeszcze raz spróbujemy w takim razie i... Szybko, Lumek! Nie możesz dotknąć lawy, bo się zapalasz. O nie. Tutaj na samym końcu, Lumek, zapomniałam ci powiedzieć. Na samym końcu musisz się zatrzymać i zrobić mały parkour. Taki... Dobra. O nie, spadłem. Dobra, udało mi się. No to chodź dalej. Teraz musisz przejść przez... ruchome płytki. Dobra. Nie możesz dotknąć ani jednej. Wow! Pana raz przeskoczyłem. Dobra. O nie, dotknąłeś jedną. Musisz się wrócić tu, gdzie byłeś. Dobra. Blumek, jesteś za grubiutki. Nie dotknąłem. No dobra, przyknę na to oko. Dobra. Co to było? Udało się, łatwo. Blumek, ty mały oszuście. Nie jestem oszustem. Teraz patrz, możesz wybrać takie niebieskie, paskudne drzwi, albo takie różowiutkie. Co wybierasz? Jakie paskudne, piękne są te drzwi. O nie! No to pa! Lapa. Jak tak mogłeś zrobić? Przecież te drzwi... O, nie. Tak ma być. Dobra, teraz chodzimy. O nie, co to ma być? Blumek, żeby przejść, musisz rozwiązać wszystkie trzy zadania matematyczne. Najpierw te dwa. 2 plus 2 to się równa 4. Dobrze. I 10 podzielić na 5 to się równa też 4. Nie, Blumek, pomyśl. 5... 2! To tak. Jest 2. Teraz chodź tutaj i jeszcze jedno, najtrudniejsze. 2 plus 2 razy 2. 2 plus 2, 4 razy 2, 10. Nie, Blumek. Najpierw pani Zosia uczyła, że 2 razy 2. 2 razy 2, 10 plus... Nie, Blumek. 12. Jezu, Blumek, idź już. Dobra, mówiłem, że nie jestem. Umiem takie rzeczy matematyczne. Wow, jakie super przyciski. Czemu? Tylko jeden otwiera ci drzwi. Nie tylko jeden w prawidłowym kolorze. Nie będę do... Blumek! O, nie wiem. Dlaczego tak robisz? Ty jesteś dzisiaj niemożliwy. No ale nic, udało ci się, brawo, gratulacje. Udało mi się, udało, jestem super. A jeżeli wam, widzowie, się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dokładnie, pa, widzowie. Pa.